Halo dzień dobry, witam Was moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Robloxie na moim kanale e, W ogóle taka ciekawostka e, Taka bardzo ciekawostka, jaka ciekawostka, taka ciekawostka, że gramy w Robloxa w Tower Defense i jak widzicie mamy tutaj, tutaj widzicie już nową jednostkę, widzicie nową jednostkę Jaką to jednostkę widzicie, no właśnie Widzicie jednostkę jednostkową, czyli nową jednostkę, którą zbieraliśmy, na którą zbieraliśmy na live'ach i generalnie jest bardzo fajnie, tutaj za mną poziomka w ogóle, w ogóle gra, po, 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 poziomka jest wicką, tutaj się przyznaje, swoją drogą, bo wlazłem na grę 4x4, nie? I tylko raz na lali udało nam się zagrać 4 na 4, a teraz jakoś tak nie, nie pykło i nie jest to 4-4. Widzę, że ci lecą na dwa samochody bodajże, jak nie dwa czy jeden. Nie widzę jakby. Nie no, raczej 2-2, dwa, dwa, bo tutaj ja tutaj sobie skampił jednego, nie? Tutaj tutaj lecą na dwa, dwa samochody. My na razie też widzę, że na dwa ten. Tutaj z Lolem sobie farmimy. No i będę chciałam, mam nadzieję, że uda mi się pokazać wszystkie poziomy tego oto kolegi, ale generalnie, jeżeli... Byście byli zainteresowani, jak on działa, to za chwileczkę wam opowiem. Dobra, słuchajcie, mamy w końcu, w końcu będziemy mogli, w końcu będziemy mogli kupić sobie. Ej, czy on nie kosztował mnie, tak się zastanawiam. Ale nieważne, w końcu możemy kupić sobie minigana. Może w końcu nafarmiliśmy na naszego minigana. No i teraz w końcu pieniądze będą nam przychodziły. Farwa na tym, tym poziomie, czwartym, tutaj, sobie będzie się działa, nie? Już jakby komando zrobi, zrobi dużo, nie powiem. No co prawda ja wiem, że mogłem go postawić tutaj, nie? Ale jednak zależy mi na tym, żeby łapać jak największy tutaj zasięg, nie? Jeśli mogę tak powiedzieć. Myślę, że próba postawienia teraz, 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 teraz farmy, te, teraz tej oto farmy tutaj będzie całkiem dobrą próbą. Co prawda nie zebraliśmy wystarczającej ilości hajsu, nie? Ale no dobra, trudno. E, trudno, widzę, że już powoli boss zostaje strzelany bardzo dobrze. No, Hideni, bardzo hideni mnie tutaj martwił, nie? Ciekawe, czy nie no, oni mają dużo samochodów, to raczej im to nie grozi. E, tu sobie zapgradujmy farmę od razu, żeby jak najwięcej szybko pieniądze, mm, żeby szybko pieniążki tutaj dostawać właśnie e, i powinniśmy właśnie mieć od razu na upgrade, więc mamy dwie farmy na czwartym poziomie. Teraz powinniśmy zapgradewać sobie komando. Teraz powinniśmy sobie komando z Co prawda, no ja wiem, że nie dużo, dużo hajsu mi e, przemija. Przez to, że jakby nie postawiłem go tutaj bliżej. E, ale to za chwileczkę się e, wyjaśni, oczywiście. To za chwileczkę wyjaśnimy sobie. Więc, więc no, i w ogóle zapraszam Was na streamy w weekendy od 9, gdzieś od 9 albo 10 zazwyczaj są i można wygrać jakieś nagrody zawsze. Więc jeśli rano nie macie co robić, to, to zapraszam Was na streamki właśnie poranne są bardzo fajne, fajna atmosfera, fajni ludzie, ramen, ramen i jeszcze raz ramen, wojownicy ramenu. Jak są tu jacyś, to mogą się uaktywnić. Będzie mi bardzo miło. E, właśnie jak wojownicy, wojownicy ramenu się tutaj pokażą e, Popisałem, że będziemy grali w tower defensa, żeby go skończyć w miarę szybko e, Więc no to też mogę wam takiego spoilera walnąć W ogóle lampy nie ma teraz, bo, bo słońce świeci bardzo Patrzcie a, a, a. No bardzo świeci ci słońce, więc nawet to nie ma najmniejszego sensu, żebym lampy odpalał e, Dobra, kolejna farma na czwartym poziomie Tu już są trzy farmy więc jest całkiem ok, mam już trzy farmy. No i, no i co, no i co? I trzeba pofarmić troszeczkę. W ogóle, słuchajcie, taka ciekawostka, nie? Bo to jest jednostka, którą też Wam pokażę. Ja Wam wszystkie jednostki chcę pokazać. I ta jednostka w ogóle bije po 50 obrażeń na start, chyba? No nie. Na start bije. Ja się boję, co ona robi, jak ona jest ulepszona, nie? Ile ona może zadać. Bo to jest taki sniper, to jest taki sniperere troszeczkę, tak mógłbym nazwać go najszybciej, że to jest właśnie taki sniperere. jak tam nasi przeciwnicy sobie radzą. Ja myślę, że my to ogólnie wygramy. E, tylko no, obawiam się, że nie będę miał okazji wam pokazać, kurde, wszystkich poziomów e, naszej bestii. Naszej bestii, niestety, nie? no Najwyżej, no, nagam to jeszcze raz, czy coś, e, ale no, chciałbym wam pokazać, właśnie, chociaż trzy pierwsze poziomy naszego kolegi, naszego kolegi tutaj tylko, że nawet jeszcze na niego pieniędzy nie mamy i to jest taki problem, no to, to troszeczkę farmy teraz rozbudujemy i poka i postaram się wam go jak najszybciej pokazać. No i okej, okay, słuchajcie, słuchajcie, możemy w końcu w końcu nas stać na e, jednostkę, na naszą jednosteczkę, którą postawimy sobie tutaj. Jak, jak działa nasz kolega w ogóle? Pewnie się zapytacie. Nasz kolega działa tak, że im dłużej bije kogoś, tym więcej obrażeń w niego pakuje i tak to właśnie działam w jego przypadku, tak to właśnie działam Że im dłużej bije damage, tym jest lepszy. No i teraz upgrade'ujmy go, dajmy mu rękawiczki, dajmy mu jakiś inny upgrade. Mamy tu już go na, na trzecim poziomie nawet i no jak widzicie patrzcie, I teraz patrzcie jak mu będzie damage rósł. Ten damage będzie mu rósł coraz szybciej i coraz więcej, coraz więcej będzie mu ten I teraz go, jeszcze jeden Jeszcze jeden, no to jest Coś pięknego, co, co to robi Nie, ten boss schodzi Po prostu na chwilę, on już ma 600 Damage'a, on ma 600 damage'a W chwilę, a kiedy komando ma dopiero tyle Nie, to jest naprawdę To jest ta jednostka, to jest jednostka o którą walczyłem więc, więc, więc. Ta, ta jednostka naprawdę. to, kurde, ona super się sprawdza na wymagających przeciwników, nie? No, jeszcze mamy. Jeszcze mamy jeden poziom do kupna, nie? No, i jako będę chciał kupić i pokazać. Mam nadzieję, że moi przeciwnicy dadzą sobie radę do tego momentu. Chociaż to za chwileczkę nastąpi, nie? Ale patrzcie, patrzcie, jak mu szybko damage rośnie. Ten, ten boss. On, on spływa. Ja myślę, że do 2000 już nabijemy, nie? Ale no, to jest coś po prostu pięknego. No, co, co ta. Co co? Wow, 2200 nam. 2300, by, by prawie 2300, nie? No. Jakby, no nie powiem, no, nasi przeciwnicy mają już tam problem, nie? No już widzę, że tam mają problemy. Ale no, fazer fajnie, bardzo fajnie on działa. On chwilę nawet zdejmuje, poza tym ci też snajperzy, jeju, naprawdę to jest, no bardzo fajne połączenie, nie powiem. Net fale z wojdami byśmy dali. Wow. Wow! Wow, wow, wow! Ja, ja, ja muszę sobie skrinka zrobić, wybaczcie, nie? Ale no, coś do no, miniaturki trzeba mieć, no. Przecież te bossy, jak. Patrzcie, co on robi, nie? On niszczy, on zjada te bossy. On po prostu połyka ich w całości. Nie no, może nie aż tak bardzo, nie? Ale. Dobra, zapgradujmy sobie chociaż tutaj, żeby. O, o, o. Nasi, nasi też, żeby coś robili. <laughs> chociaż, chociaż tak dajmy. E, swoją drogą, ile ty bijesz? W sensie do, do, dokąd ty? Kiedy ty zaczynasz bić? No dobra, ty, ty, ty to bijesz do końca mapy, więc jakby nie ma co powiedzieć, nie, nie ma nic do porównania, no teraz kolejnego trzeba zacząć w sensie rozbudowywać. No nasi przeciwnicy ja widzę, że oni długo nie, nie, nie dadzą rady, nie? Jakby e, brakuje im ej, ale ja widzę, że minigana mają jednak, to takie hej, to takie dziwne jednak, nie to jednak tak, 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 takie dziwne strasznie, ale nie, oni nie dadzą rady za późno w ogóle cokolwiek, no cóż, no ale zawsze, ja się cieszę, że udało mi się wam pokazać, nie, że udało mi się pokazać wam e, tego, tego fazera, tego fazera, jak on tam sobie wygląda, jak on sobie działa, e, oczywiście nie, nie, nie pogardzę skrineczkiem e, ża żadnym, nie, no bo jakby, no wiecie, no... Screeny są ważne do miniaturek. Zacznijmy od tego. Patrzcie, co to się robi, nie? Ten, ten, ten boss już, już umarł, nie? Ale ci kolejny, jakby, no, powiem szczerze. Najdroższa jednostka w grze jest warta swojej ceny, ale oczywiście trzeba jakoś więcej dobrze się zgrywać z teamem, nie? No ja widzę, że, nie, no, oni przegrają już. Oni niestety przegrają. A szkoda, bo chciałbym The, Wo The Voida. Chciałem The Voida pocisnąć, nie? A tutaj, no. Nawet nie nasyłaliśmy na nich dodatkowych bossów i. No i wiecie jak jest, nie? Wiecie wiecie jak jest niestety kuchdem. No ja byłem dobrej myśli. Szczerze, ja byłem dobrej myśli, no ale przynajmniej pokazałem wam, pokazałem wam tak jak mówię, wam pokazałem. Um, pokazałem wam właśnie te jednostki, co mnie bardzo, bardzo cieszy, nie, bo to któryś z kolei materiał, w którym próbuję wam pokazać tę jednostkę, nie? No, w ogóle teraz trzy promienie, nie? Trzy promienie śmierci lecą, bo bo czemu by nie? I jeszcze, jeszcze sobie czerwony kupimy, I, znaczy pomarańczowy, i niech to sobie działa. No, te, te bossy schodzą, 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 schodzą. One nawet, jak, jak daleko? No, oczywiście, to ci snajperzy dużo dają, nie? Żeby nie było. No, i już Bosik dochodzi do nich. E, w ogóle taka ciekawostka, bo odcinek o Commanderze też będę chciał zrobić. E, commander generalnie zwiększa damage, z tego co wiem. Z tego co wiem, to zwiększa damage. Czuję po co go postawiłem tu. E, on tutaj zwiększa damage i szybkość strzelania, nie? Ej, ale wy szybko on w sumie. Chociaż. Nie, no szybko w miarę. Serio. Ej, to jakby. Już? Dobrze, już. To w sumie chyba mamy jeszcze czas na jedną rundkę. I słuchajcie, jak zawsze ta sama historia nas czeka, czyli. Zaraz będzie dziewiąta fala, no i stawiamy naszego minigunera jako pierwszego. Pierwszy miniguner już za chwileczkę wleci tutaj ten boss, no i tak by umarł a raczej tak umrze. W sumie. No i my możemy. W sumie mógłbym tu postawić, nie? Ale sensowniej będzie postawić tutaj minigana pierwszego. Dziewiąta fala, pierwszy minigun. Zaczynamy. Jak będziemy mu zwiększali, to on już tutaj... Pewnie dotąd maksymalnie będzie strzelał. Dotąd będzie maksymalnie strzelał, więc będzie całkiem, całkiem fajnie. No, znaczy wiecie będzie, będzie spoko, nie, bo jak to się nazywa bo aż do samego tego nie potrzebujemy, a fazerów tutaj sobie po prostu postawiamy Czy tam za naszymi miniganami, żeby miały na całą mapę przez, przestrzał, prawda? No ale na razie musimy na nich nazbierać. Myślę, że jeden minigan w tej chwili. Obecnej w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy miniganek. Jeden, jeden wystarczy. Nasi przeciwnicy, widzę, że sobie radzą. Tam też w miarę, więc spoko. Więc, 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 więc. Nie wiem, pofarmmy sobie. No powiem wam, że nie wiem, nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy przypadkiem, no. Przy 20. fali nie będzie końca. No mam nadzieję, że nie. ja widzę, że tu w ogóle koleś ma milion farm. Koleś ma Milion Farm, no i mam nadzieję, że e, jakby to powiedzieć, no aha, ja widzę, że tu wow ej, ile co jest samochodów w ogóle, nie? Wypożyczalnia aut. E, ale no, jak już te bossy dochodzą do tego momentu, no to jest trochę słabo. E, zwłaszcza, że teraz jedzie Nekromanta i zaraz w kolejnych będzie ten ty z, z tysiącem HP no i nie obliguję, że jakoś dadzą radę szczerze, jakoś mega, ale pytanie teraz jedno, czy, czy te auta są jednego gracza, farmy są jednego gracza, i wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? Że zaraz ten ziomek wystawi jakieś pro el omega jednostki. Znaczy, no, w sumie nie ma lepszych jednostek od tych, co ja mam, ale wiecie o co mi chodzi jakby, nie? Bo już minigunner nawet sobie powoli nie daje rady, więc jakby... No się zastanawiam czy koleś da radę Czy mój team przy enemy team da sobie radę Z tym no mam wątpliwości małe O fazera widziałem tam chyba Tak jest fazer, został po fazer postawiony No okej, okay, czyli to jest, to było takie Znaczy jakby no bo to on robi w ogóle błąd ten gracz nie Że leci w bardzo ilość farm Co bardzo słabia, słabia, słabia Jego, słabia jego Wiecie, team i gospodarkę samą, e, jakby to jest dobry pomysł, ale jednak czasami pójście jednak w tego. No, czy, patrzcie, ja mam w dziewiątej fali minigana i później lecę na spokojnie sobie z farmami. No, oni nie mają minigana, oni mają to dopiero fazera, który no. E, musi się rozgrzać, zanim coś zrobi więcej. E, na przykład teraz już widzę, że właśnie, że teraz nie będę, bo chciałem zabreidować miniganera, nie? Ale skoro możemy farmę, to zabreidujemy farmę. No i to chyba będzie bez kitu koniec, nie? Tak, to będzie koniec. Raczej to powinien być koniec. Może tak to powiem, że Raczej to powinien być koniec. Chyba, że tego necromante necromancera necromante Nekromante naszego zdejmie. Bo ja widzę, że tu bardzo na bosy się. Nie, 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 nie. To jest koniec raczej. Chociaż jestem jeszcze dobrej myśli. Jest, jestem jeszcze dobrej myśli. A i leci w początkowych. Nie, to jest koniec. To jest koniec. No i za błędy się płaci, jakby. No, gracz nieumiejętnie rozdysponował jednostkami. No i niestety przegrają. Na no szkoda. Bo chciałem pokazać wam moc fazerów Tak do końca, nie? No ale jak się nie da To się nie da e, Moi kochani, ja wam dziękuję za uwagę, jeśli wam się materiał spodobał Łapał górę, komentarz mile widziany Ostatnio 3000 zrobiliście, więc teraz mam nadzieję, że też tyle będzie Ja wam dziękuję za uwagę Trzymajcie się, no i cześć!